Hal, halo, hej, siemano wszystkim, Liska, z tej strony Hades i witam was w kolejnym odcinku z Robloxa Lumber Tycoon. Moi drodzy, wiem, że z ostatnie dwa dni nie było, wybaczcie, po prostu, no, nie miałem jak za bardzo tego nagrać, po prostu. I tyle, słuchajcie, w ogóle, co w dzisiejszym odcinku robimy? Robimy to, że jedziemy na biom zimowy, gdzie będziemy mogli, ej, patrzcie, most się opuścił. A jak most się opuścił, moi drodzy, tam jest drzewo kresu. Ej, wjedźmy tam, co? Może. W sumie? Dobra, spróbujmy. Okej. Wysiądź. Dobra, wysiądź. Jest. Odczepmy. Odczepmy ten. O, dobra. I może uda mi się. Może udałoby mi się wyciągnąć ten samochód. Okej. Halo, panie samochodzie. Samochodzie, chodź tu. Samochodzie. Chyba nie. Chyba nie, a robi się ciemno, nie wiem. Dobra, słuchajcie, w ogóle pewnie daję wam jakąś muzyczkę w tło. Aj, tu jest strasznie ten, to jest tak ciemno. To troszeczkę słabo, to samochód by nam się przydał. Ej, słuchajcie, no, ja wiem, że ten most się opuszcza w przypadku, kiedy ktoś użyje oka. To oko kosztuje bodajże 50 tysięcy. Ogólnie plebsu je zdobył i będę próbował wyciągnąć od plebsa to oko. Dawaj, to wiecie co, ja się pomęczę może z tym samochodem i się uda. Moi drodzy, moją postać biebało w kosmos. Dobra, słuchajcie, właśnie się załadowałem do gry na inny serwer, bo tam się coś zbugowało. No cóż innego, no i oczywiście bardzo profesjonalny youtuber nie wyłączył Facebooka, ale aż jestem ciekawy, powiem wam, kto próbuje. Okej, okay, nieważne. Myślałem, że to Admiros, ale jednak nie. No, słuchajcie, więc dzisiejszym planem jest taki, że jedziemy po dynamit, potem jak będziemy mieli już ten dynamit, prawda? Najprofesjonalniejszy youtuber, jakiego znacie, to właśnie ten gość. No, słuchajcie, jedziemy po dynamit, staram się, żeby pokazać wam dokładnie, gdzie co jest, jak w jakiś sposób zyskać. Tutaj, tak jak mówiłem, będziemy musieli użyć oka u chyba tamtego gościa, jeśli się nie mylę. I to pewnie zrobimy w kolejnym odcinku. Widzę, że ktoś tam pisze na czacie, ale niestety, no, obecnie zajmuje się wami, nie graczami na serwerze. Tak. No i słuchajcie, tak jak ja mówiłem, to mam nadzieję, że mówiłem. A jeśli nie mówiłem, to się powtórzę, bo już raz próbowałem nagrać ten odcinek, ale coś nie pykło, więc słuchajcie. Prawdopodobnie niedługo Lumber Tycoona skończymy. Skończymy pewnie w przeciągu 4, maksymalnie 5 materiałów. I będzie trzeba znaleźć nowego tajkuna, więc to jest zadanie dla was na dzisiejszy film, żebyście właśnie podesłali mi jakieś propozycje tajkunów, które są również rozbudowane, ponieważ nie powiem, że ten tajkun jest dosyć rozbudowany. Ja mógłbym tutaj, wiecie, przeciągać to na zasadzie chcę to kupić. Halo, ziomuś. Na zasadzie, że wiecie, żebym na przykład po prostu ścinał drewno samo i tyle, nie? A mogę wyjść z tym tak właściwie? O! Znikło, jak wziąłem ten. No więc słuchajcie, u tego gościa bierzemy dynamit. Dynamit jest nam potrzebny, żebyśmy mogli wysadzić przejście do
zimowego biomu. W dzisiejszym materiale raczej się skupimy na tym zimowym biomie, prawda? Skupimy się na tym zimowym biomie i pościnamy troszeczkę tam drzew. No, na szczęście most jest opuszczony. Nie będę musiał drugi raz płacić za niego, jak widzicie, troszeczkę pieniędzy mam, ponieważ przez chwilę miałem ognistą sikierę i troszeczkę właśnie pozbierałem. W sumie nawet nie powiedziałem wam za bardzo, co się zmieniło w naszej działce pod waszą nieobecność. Jak widzicie jest tutaj. Tutaj jest ten duża przerabiaczka. I tutaj ta mniejsza, no i w sumie i działka jest na cztery kratki, prawda, więc to tam jest jakiś plus. Od razu wam mówię, że żeby powiększyć sobie działkę, użyłem baga. Jest taki bug, później wam, jeśli nie zapomnę, go wam pokażę. Tylko musimy mieć pieniądze, żeby uczynić taką haniebną rzecz troszeczkę, bo to jest takie oszukiwanie lekkie, ale mam nadzieję, że może komuś się przyda. Dobra, otwórzmy nasz dynamit. Jak widzicie, tutaj są takie kamienie, no i je wypadałoby wysadzić właśnie. Drogę też wam w sumie pokazałem, to jest tutaj na tej pierwszej mapie, tam widzimy most, więc wiecie. No i tutaj wjeżdżamy na biom zimowy sobie. Obiedźmy go, zobaczymy. Co na nim możemy ciekawego znaleźć. Na pewno mamy sosenki, tak? Mamy tu sosny, świerki, cokolwiek, którymi się zaraz zajmiemy. Dobra. Wiecie, bo chcę sprawdzić, czy czegoś tutaj nie ma schowanego przypadkiem. Podobno na biomie tutaj się da wjechać? Dobra, wjedźmy tu w takim razie. No ej, patrzcie, tu jest jakaś droga. Dobra, to weźmy ją, obczajmy. Mam nadzieję, że przyczepy nie będę musiał zostawiać. No i też mam nadzieję, że... Aha, okej, ja tu wjeżdżam do góry po prostu. Ale dobra, to skoro już tutaj wjeżdżamy, to nie będę zjeżdżał na razie. Tylko zobaczymy, co i jak. Okej, tutaj wjeżdżamy wyżej. Aha, i to tyle. Znaczy, podobno na biomie zimowym robi się tą najlepszą niby sikierę, którą się da skraftować. Tak słyszałem. W sumie tak szczerze to... Nie, wolę nie zjeżdżać, wolę tak nie zjeżdżać. Dobra, słuchajcie, zagapiłem się i wpadłem tutaj. Więc jednak jest ekstremalne zjeżdżanie. I takie troszeczkę takie bardziej ekstremalne zjeżdżanie. Podobno da się ponieść ten samochód. O! Dawaj! Dasz radę, wierzę w ciebie. Dasz radę. No. A mogę ich walnąć? Dobra, spróbujmy go wziąć drewnem po prostu. Drzewem go przewrócimy. Ja to mam same problemy z tymi samochodami, zauważyłem, nie? Też to zauważyliście? No okej, drzewo. Zrób coś. Halo, drzewo? O, halo, drzewo! Okej, nie o to nam chodzi na pewno. Przyczepę, jak zdejmiemy przyczepę. Okej, to powinno dać radę. Nie, źle. No, dawaj. No, dasz radę, autko. Jednak prawdę mówiliście, moi kochani. Dobra. Weźmy sobie ten. Właśnie, słuchajcie, też swoją drogą może, jeżeli uda mi się, nagram troszeczkę więcej tego, w sensie
Dzisiaj jak to oglądacie, to może wam jeszcze puszczę jeszcze jeden odcinek z tego, z Lumber Tycoona. Jeżeli go nagram, nie chcę nic obiecywać, jeżeli go nagram, to wam puszczę jeszcze jeden. Nie wiem, upadnij drzewo, schyl się, cokolwiek. Halo, drzewo. Drzewo, proszę. Drzewo, zrób coś. Dziękuję. Dziękuję, zobaczymy zaraz twoje drewno. Takie mech troszeczkę. Dobra. Ej, patrzcie, ale te gałązki to się tak... tak łamią, nie? Intrygujące, nie? Jestem ciekaw, jak to cenowo wygląda. Bo na razie wiem, że... Znaczy, na razie to i tak zauważyłem, że najlepiej cenowo wychodzi... Znaczy, no jasne, te złote drzewa, nie? Ale bez takiej, naprawdę szybki sposób zarobku, to wychodzi na to, że jest ogólnie... myśl, użyj mózgu. Właśnie, która siekiera jest lepsza? Nie wiem. Jest właśnie te ogniste drzewa. Tak, ogniste drzewa są fajnym źródłem zarobku, bo je się ścina tą lepszą siekierą, powiedzmy. Szybciej. Właśnie, czy ja nie mogę nowego samochodu kupić sobie? Chyba mogę, tak mi się wydaje, żebym mógł kupić sobie, bo on chyba 8000 kosztował. Tak mi się wydaje, przynajmniej. A większy samochód to jest więcej drewna. A więcej drewna to jest więcej pieniędzy. Tak z grubsza, nie? Dobra, weźmy te największe... Weźmy największe pniaki naprzód. Mam nadzieję, że dzisiaj samochód będzie normalnym. Taką mam nadzieję. Dobra. Tutaj te gałązki. Te gałęzi nie chce mi się ciąć. A w sumie one są na tyle małe, że możemy je sobie tak załadować i się nimi jakoś mega nie przejmować, że coś im się stanie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie. Ogólnie słuchajcie, jeśli wam się materiał spodoba, możecie kciuka w górę zostawić, oczywiście. Nie musicie. Ostatnio jak tak właśnie myślałem, to strasznie pod tą serią cisnąłem o lajki, zauważyłem. Znaczy, też celowo troszeczkę, nie? Ale naprawdę i tak rezultat, jaki zrobiliście, no mnie cieszyło, jak dostałem te 1000 lajków pod filmem. Bo to jest miłe uczucie, nie powiem. A dlaczego wam to mówię? Dlatego, że jestem szczerą osobą po prostu i tyle, nie? Że chciałbym jednak wiedzieć, że jestem troszeczkę tak wdzięczny za to wszystko. Ale no, chcecie, dajecie, nie chcecie, nie dajecie, oczywiście. Okej. Coś mi się wydaje, że na dłuższą metę tych sosen się nie opłaca, tych świerków, sosen, cokolwiek brać. Chyba się zajkałapućkałem i... A nie, dobra, kamienie są tutaj. No, serio? Wiedziałem, że trzeba drugi dynamit wziąć. Coś tak sądziłem, żeby wziąć drugi dynamit. No i teraz tak, pójść piechotą, czy nie iść piechotą? Dajcie mi sekundeczkę. Dobra, moi drodzy, przyjechałem, wróciliśmy do świata żywych. Znaczy, no, to do naszej faremki. Słuchajcie, ogólnie poprosiłem plebsa, żeby ruszył kupę. I przyjechał i mnie uratował. Więc możecie napisać: dziękujemy ci, plebsus, że uratowałeś odcinek. Właśnie, dobra, teraz tak. Pościnajmy te małe koniuszki. Tak? Halo? Dobra, tutaj ten. Czy to wejdzie już? Chyba nie. Raczej nie. Czemu te małe patyczki się ten... Zaintrygowałem się troszeczkę. Chwila, osękajmy go. O, to chyba tak się nazywa profesjonalnie. No okej, i jest drzewo. Okej, to mamy, kurde,
To jednak to drzewo nie jest fajne, jeżeli chodzi o to, nie? Nie, dobra, o tutaj będziemy mieli strasznie dużo takich maluteńkich kawałków. Czy ja ciebie już nie wsadzę tu tak, tak szczerze? Nie chcę ten, o, jedź, jedź. O, poszło. Poszło i... Aha, dobra, wyszło. W ogóle zgubiłem się w czasoprzestrzeni przez chwilę. Dobra, tu jest kolejne drzewienko. Słuchajcie, w ogóle tak, jak plebsu przyszedł i mnie uratował, to zobaczyłem jego działkę i zobaczyłem na nim drzewo, które będziemy, po które będziemy szli właśnie z tego oka, no nie? Bo właśnie plebsu był tam. I to jest diamentowe drzewo, słuchajcie, to jest diamentowe drzewo. Podobno za gawą łąskę tego drzewa dostaje się 3000. Znaczy przerobionego, no nie? Dostaje się 3000. To dosyć sporo, to trzeba przyznać, że to dosyć sprawa liczba, uważam. Właśnie to... chodź tu. No to trzeba, no... Ale to jest niewdzięczne, nie? Ale to jest niewdzięczne drewno. Mam nadzieję, że chociaż jesteś troszeczkę warte. Miejmy taką nadzieję, nie? Bo to troszeczkę słabo by było. O, halo? O nie, to... O! No cześć. Skoro jesteś tu, skoro jesteś tutaj kawałku drewna, to cię też ogarniemy sobie. Op, lecisz. Lecisz, patyczku. No i teraz ta gorsza część chyba może być, chociaż nie wiem, wiem jak to zrobimy. Zrobimy to w ten sposób. Okej, okay. Więc drewno zniknęło. Czy ja z tymi małymi, tymi perpeciami mogę coś zrobić? Czy to są takie już typowo, aha, to są typowo śmietki, z którymi już nic nie zrobię. No okej, okay. To się mówi trudno. Powywalajmy tutaj te maluteńkie gałązki. W ogóle sprawdźmy, czy one się przerabiają. No nie, one się nie przerabiają. I troszeczkę słabo, bo... Bo czemu? Bo w sumie skraftowałem... Znaczy, w sensie wywaliłem je z przyczepy, a tak to już mógłbym je sprzedać po prostu, nie? I tyle. Jeszcze piszą mi na Steamie. Ja to oczywiście jestem rozpytywany. Szkoda, że tylko na nagraniach, a poza nagraniami nikt do mnie nie napisze. Tak to był mój Steam, nie przyjmujcie się. Dobra, będziemy jechali na... No okej, okay, wrócimy. Chwila. Szybka zawrotka. No i słuchajcie, będziemy... właśnie, jeśli chodzi o plany na odcinki. Zostaje nam wybudowanie czegoś na naszej działce. Może to będzie jako taki ostatni odcinek. Zobaczymy. Właśnie, chwila. 14... 16... I nie, no to z tego drewna nie są pieniądze. Z tego drewna są jakieś pieniądze, właśnie. Pojedźmy po lepsze auto, bo może będziemy już mogli. Ale tak jak mówiłem, z tego są pieniądze jakieś. W sumie, jeżeli nie chce nam się bawić z ognistym drzewem, to nie jest głupie, naprawdę. It's deal. It's deal, no i ktoś mnie męczy. No po prostu. Dobra, musiałem zobaczyć, co piszę. Ach, kto pisał? Właśnie, w ogóle tak, będę się starał tak prowadzić to auto, żeby jak najciszej było, bo też sobie zdaję sprawę, że to auto jednak nie należy do najlepszych dźwięków, jakie moglibyście słuchać. No, 16,5 tysiąca, na pewno 18 kosztuje, na pewno 18 kosztowało, kosztowała większa przyczepa. 19 największy ten. Aha, to ty kosztujesz... To nie, no skoro, ale hej. I teraz tak, wziąć większe auto od razu, czy wziąć przyczepę większą. Większe auto chyba lepiej brzmi. No, większe auto brzmi jak jakiś plan. Brzmi jak jakiś pomysł.
no 19 tysięcy musimy na to mieć, spoko, da się zrobić, tak mi się wydaje, że da się to zrobić. Na razie wróćmy do naszej bazy, o, może tak to nazwę ładnie, wróćmy do naszej bazuni. Dobra, moi drodzy, w ogóle ta kamerka coś mi nie odpowiada ona, tak? Okej, okay, powiedzmy. Dobra, jesteśmy przy naszym... A no tak, są jeszcze te patyki. Dobra, weźmy te padyle. Zobaczymy, w ogóle fajna byłaby sprzedawaczka tak do takiej bazy, nie? Bo wtedy robi się taką machinerię. Taką machinerię się robi i... wiecie, i to jest na zasadzie takie, że przywozisz sobie drewno, wystawiasz tylko na spaki, na taśmy, to tam, wiecie, się będzie cięło, to wszystko ten i... no i się sprzedaje od razu, to byłoby fajne. No, na tym powinni twórcy pomyśleć. Aha, w ogóle, no tak, mam tu strasznie dużo takich śmieciowatych rzeczy, nie? No dobra, to nie wiem, nie będę brał już każdego patyczka. Nie będę brał już każdego patyczka, zobaczymy, ile jeszcze z tych patyków da się wyciągnąć. No, z tych najgrubszych, powiedzmy, z tych najgrubszych ten, co ty, brzozę tutaj? Aha, okej, okay. Widzę, że zamiast w sumie pociachać, znaczy przerobić ją, to tam, to tak okej, okay, słuchajcie, tych patyków się nie opłaca nic z nimi robić. Tak, czyli najlepiej jest od razu na miejscu osękować to, wziąć to co najlepsze i tyle, jeżeli chodzi właśnie o o te patyki. No bo jak widzicie, no to no tak szczerze, to jest gówno, nie zarobek. Liczyłem na coś więcej, ale no niestety. No patrzcie, to nawet nie zarobiłem 500 tych dolków, nie? To już więcej bym zarobił, gdybym wziął zwykłe drzewo je sprzedał, prawda? Więc dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się spodobał, łapki w górę, komentarze mile widziane. W kolejnych odcinkach zajmiemy się może tym drzewem z okiem, jeżeli nie, to zajmiemy się czym się zajmiemy w każdym razie, więc ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć! Jeee, pyszuwik!